Hello! Dzisiaj przygotowałam dla Was niespodziankę, bo zajmiemy się owadem, a dokładniej nartnikiem o numerze katalogowym 706-11 z serii The Lego Ninjago Movie. Pudełko od przodu, od góry, gdzie widnieją figurki, od tyłu, gdzie są funkcje bawialne, woreczki, 4 sztuki, a także to, czego Lego fanka nie lubi, naklejki. Nia, ninja wody, a także siostra Kaja. Figurka ta ma dwuczęściową maskę, pod którą kryje się dwustronnie drukowana główka. Z jednej strony jest ona dosyć surowa, z drugiej również zawzięta do walki. Strój Nii w filmie jest jednym z moich ulubionych strojów. Bardzo podobają mi się nadruki, które są nawet na bokach, a także u dołu stópek. Figurka dostała taką sukieneczkę, coś podobnego do mistrzału. Broń Nii to taka włócznia, do której przyczepiony jest czarny, bardzo ładny dekoracyjny element. Kai, czyli mistrz ognia, a także brat Nii. Figurka dostała dwuczęściową maskę, pod której jednej strony jest radosna główka, a drugiej zawzięta do walki. Pod naramiennikiem chowają się ładne nadruki, tylko nie pasuje mi połączenie czerwonego z czarnym. Rozdymka, jeden z bohaterów należącej do tej złej grupy Garmadona, dostał on do rączki niebieską rybę, która ma służyć jako maczuga. Jako nakrycie głowy taką rozdymkową czapeczkę, bardzo mi się ona podoba, a także nadruk na główce troszkę wkurzony, aparatura do oddychania i nadruki. Zbir z armii rekinów, zajmowaliśmy się już nim podczas pościgów Ninjago City. Dostał on niebieską rybkę z takim kolcem, pomarańczową czapeczkę. Nie ma od kończyn, które nie możemy ruszać. Jest dosyć duża obracalność. Kończyny są ładnie ozdobione niebieskimi i przezroczystymi elementami, a także podobają mi się wykorzystanie tych sprężynek. Naklejki nie wyglądają tu źle, a całość stoi dosyć stabilnie, jeśli ułożymy go na wszystkich 4 nog. Kokpitem możemy ruszać 360 stopni wokół całej swojej osi. Jest również funkcja, dzięki której możemy strzelać pociskami. Musimy tylko poruszyć tym oto elementem, a to wystrzeli nam niebieskie groszki. Jak dostać się do kokpitu? Niestety nie jest on sam otwierany i musimy wyjąć całą szybę, która jest dosyć duża. Jest ona taka jak w Ninja Copterze z 2014. W środeczku jest nieco miejsca dla figurki, które może sterować. Na plus możemy zaliczyć również detale, którymi są flagi, aż 3 sztuki. Niestety nie ma tutaj nadruków, czy na przykład te oto elementy. Sprężynki również robią swoją rolę i dodają temu zestawowi takiego robotycznego stylu. Stosunek liczby elementów do ceny wychodzi dosyć dobrze, bo jest to 36 groszy. Ja nie planowałam kupować tego zestawu, ale zobaczyłam atrakcyjną cenę, a także opłacalność, bo chciałam mieć figurkę Nii, a także rozdymki, której nie ma w żadnym zestawie. Kai i zbir wychodzą dosyć kiepsko w tym porównaniu, a także naklejki, których jest dosyć sporo. Myślę, że 8 na 10 się należy. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie do kolejnego odcinka. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!